18 października. Jest to 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. To jest ustawa, który pozwoli rozwiązać problemy związane z młodym życiem. Sprawiedliwość bierze się za reprywatyzację w Warszawie. Jarosław Kaczyński zapowiedział powstanie specjalnej komisji weryfikacyjnej. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zaostrzył wyrok dla Samuela M., który zabił siekierą 10-latkę. Polacy w szybkim tempie rezygnują z codziennego palenia papierosów. Prawo i Sprawiedliwość bierze się za reprywatyzację w Warszawie. Prezes Jarosław Kaczyński poinformował, że w Resorcie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, która ma, jak twierdzi, rozwiązać problemy związane z przejęciem nieruchomości w stolicy. Jednym z założeń projektów jest powołanie komisji weryfikacyjnej. O szczegółach i celach mówi szef tego Resortu Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego zastępca Patryk Jaki. Podałoby decyzje reprywatyzacyjne od obwody do Stołecznego Miasta Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Ta komisja będzie miała daleko idące uprawnienia. Komisja weryfikacyjna, która ma powstać, to będzie coś znacznie więcej niż komisja śledcza, dlatego że będzie miała wyjątkowe uprawnienia. Nie tylko będzie pracowała jawnie, będzie mogła przesłuchać każdego, ale także będzie miała prawo nakładania milionowych rekompensat, jeżeli uzna to za stosowne. Stosowania wpisów w księdze wieczystej, wnioskowania, wznowienie postępowania o przyznanie prawa czy też zwrotu do kamienic. Skład komisji ma wybierać Sejm, a my do tego tematu będziemy wracać w informacjach do KFM. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zaostrzył wyrok dla Samuela M., który zabił siekierą 10-letnią dziewczynkę. Mężczyzna został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia dopiero po 35 latach, a nie orzekł sąd pierwszej instancji po 25 latach odsiadki. Tym samym odrzucił argument obrony, że Samuel M. jest niepoczytny. Będzie musiał każdy wezwany pod groźbą kary dokonywać będzie, także mogła ta komisja wpisać się w księdze wieczystej i nakładać wysokie kary na nadużycie. Zbigniew Ziobro wspominał o tym, że komisja będzie mogła podejmować konkretne merytoryczne decyzje, co ułatwi wyjaśnianie afer. Projekt powstaje z Ministerstwa Sprawiedliwości, również powołanie komisji weryfikacyjnej, która badała te decyzje reprywatyzacyjne podejmowane dla Stołecznego Miasta Warszawy pod kątem ich miasta. Mężczyzna przyznał się do winy. Wyrok jest prawomocny. Od 5 do nawet 25% o tyle średnio mogą wzrosnąć ceny wody w przyszłym roku. Po wejściu w życie zmian w prawie wodnym rząd zajmuje się tym projektem na dzisiejszym posiedzeniu, choć odpowiedzialny za wdrożenie nowego prawa resortu środowiska uspokajają, władze zawodowe będą szczególnie odczuwalne dla wyborów portfeli. To rozmiędzie niskich wynagrodzeń i wodociągi Polski wynika, że po wejściu w życie nowych przepisów roczny wynik nieczytelnych rodzin wzrosną około 90 zł. Według Izby przeciętnie można spodziewać się wzrostu cen wody od 15 do 17%, ale w najbardziej pesymistycznym scenariuszu podwyżki mogą sięgnąć 25%. Z obliczeń Izby wynika, że najbardziej mogą cierpieć mieszkańcy Wrocławia. Ich rachunki wzrosną o 24%. Ponad 18% podskoczą także ceny wody w Warszawie, w Krakowie o 16% czy o 14% w Gdańsku. Wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski przyznał wprawdzie, że podniesienie stawek może stać się pretekstem dla wodociągów do wprowadzenia wyższych podwyżek, dlatego zapowiedział, że powstanie Urząd Regulacji Cen Wody, który miałby temu przeciwdziałać. Kluczowym chcieli stworzyć ten organ, żeby w pewien sposób też właśnie zabezpieczał mieszkańców miast w ten sposób, żeby nie byli narażeni na straszne wzrosty cen wody nieuzasadnione. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, pewnie szkrowa, ale zmiany w prawie wodnym to nie jedyny temat, którym dziś zajmie się rząd. Ministrowie pochylą się także nad projektem nowej ustawy o handlu handlowym. Danina, przypomnijmy, została zawieszona do stycznia 2018 roku. Domagała się tego Komisja Europejska, bo jak wskazywała, konstrukcja przepisów mogła prowadzić do faworyzowania mniejszych sklepów, co z kolei mogło być uznane za pomoc publiczną. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydenci Ukrainy, Rosji i Francji Petro Poroszenko, Władimir Putin i François Hollande spotkają się jutro w Berlinie, by rozmawiać o sytuacji w Donbasie. To pierwsze takie rozmowy od pana Trumpa. Będą dotyczyły nie tylko cen realizacji mińskich porozumień, ale także dalszych możliwych działań w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Cristiano Ronaldo w meczach z Legią Warszawa może przejść do historii. Portugalczyk w Lidze Mistrzów strzelił już 95 goli i chce zostać pierwszym piłkarzem, który zapisze na swoim koncie 100 bramek w Champions League. Krzysztof Sankarz. Na boisku gwiazdy Realu Madryt pilnował będzie
się Bartosz Bereszyński, trener Legii Jacek Magiera, zdradził, jak obrońca wojskowych motywował się przed tym pojedynkiem. Mówiąc Michałem Pocztą. Mecz Polska Portugalia. Tak na poważnie nie trzeba w żaden sposób motywować żadnego piłkarza przeciwko takiemu zespołowi. A swoją drogą dziś Michała Pazdana najprawdopodobniej nie zobaczymy na murawie. Reprezentacyjny obrońca jeszcze nie jest gotowy do gry po kontuzji. W tabeli grupy F Real, podobnie jak Borussia, ma 4 punkty, Sporting 3, Legia 0. Krzysztof Sadecki, to KFM. To ja dodam tylko, że początek tego spotkania dziś o 20:45. A na koniec tego wydania informacji to KFM. Polacy, którzy rezygnują z codziennego palenia, z badań KIS-u, które dziś opisuje Rzeczpospolita, wynika, że odsetek Polaków, którzy każdego dnia sięgają po papierosa, spada w szybkim tempie. Jeszcze w 2011 roku do codziennego palenia papierosów przyznawało się 31% pytanych. Dwa lata później 27%, a w ubiegłym roku do codziennego sięgania po papierosa przyznało się 24% Polaków. Z badań KIS-u wynika, że częściej po papierosy sięgają mężczyźni niż kobiety, a większość osób codziennie palących mieszka na wsi lub w małym mieście. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to KFM o 12:20. Dziś w całym kraju sporo chmur i deszczu, sucho będzie jedynie w okolicach Trójmiasta, Poznania i Wrocławia. Na termometrach od 8 stopni w Zakopanem przez 10 w Warszawie i Toruniu, 11 w Poznaniu i Łodzi, 12 w Szczecinie i Krakowie, do maksymalnie 13 stopni we Wrocławiu. Radio to KFM, pierwsze radio informacyjne. Jeszcze do niedawna kilka krajów, takich jak Włochy, Grecja, Cypr i Węgry, sugerowało konieczność poprawy relacji z Rosją i złagodzenia restrykcji. Wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że Luksemburg mówi o rosyjskich bombardowaniach Aleppo i odpowiedzialności Moskwy za kryzys humanitarny w Syrii. Te apele straciły na aktualności. A w studiu gość Kamila Kazioka-Michowicz, Nowoczesna. Dzień dobry. 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 Otóż Polski wiceminister uczestniczył w Luksemburgu w Komisji Śledczej, Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, która będzie miała uprawnienia Komisji Śledczej, ale też znacznie więcej, to znaczy będzie mogła wydawać werdykty, wyroki w zasadzie. To znaczy na przykład zasądzać wielomilionowe odszkodowania tym, którzy wbrew prawu przejęli kamienice, nieruchomości. Właśnie czyli nie rozwiąże, jak rozumiem, ta komisja bieżących problemów związanych z odszkodowaniami, które należą się prawowitym właścicielom i ich spadkobiercom. To jak rozumiem, to będzie taka komisja, która będzie w jakiś sposób nakierowana na zweryfikowanie nieprawidłowości. Ja przepraszam, panie redaktorze, To się właśnie dzieje, więc dowiadujemy się tego na bieżąco. Dowiadujemy się wzajemnie od siebie, patrząc tutaj, zerkając na telewizor, więc jak rozumiem, nie będzie to komisja, która będzie nakierowana na to, co najważniejsze, a mianowicie rozwiązanie tego wielkiego problemu, przed którym, tego wielkiego wyzwania, przed którym w dalszym ciągu stoimy. No nie jest to ustawa reprywatyzacyjna. Tak, nie jest to ustawa reprywatyzacyjna. Natomiast to jest kolejny taki organ śledczy, jak rozumiem. Tutaj też z takimi uprawnieniami, jak rozumiem, wiceminister sprawiedliwości mówił, że tutaj też chodzi o to, żeby opinii publicznej pokazać tych winnych. Oni będą musieli się stawić. Będzie to wszystko jawne, jak rozumiem, transmitowane przez telewizję. Tak, tak. Ja właśnie się trochę obawiam tego, że znowu mamy taką sytuację, że PiS całą parę i całą jakby siłę swojej aktywności kładzie nie w kierunku jakby rozwiązania tego, co jest głównym problemem, czyli właśnie tego, co się dzieje w tym momencie z reprywatyzacją, jak ona przebiega. Zresztą to było tysiące rozproszonych po sądach powszechnych, to może i tak. Rzeczywiście warto powołać instytucję, która zrobi to w sposób sprawny, rzetelny, da możliwości finansowe polskiego rządu. Czyli stworzymy ustawę reprywatyzacyjną, która rzeczywiście da nam możliwość wyjścia z tego planu zakończenia tej trudnej sytuacji, w której się znalazło szereg miast, która nie umożliwiała rozwoju. Od będę miała mieszkania.
miejscowości jest. Mamy cię w drugiej zakroszczenia. Nie mogą być sprawdzone. Właściwie we Wrocławiu otrzymały zarządzane, przeznaczone czy to na cele publiczne, czy sprzedawa, czy też nie są wyspiewane przez właścicieli. Więc grozi oczywiście to utratą mieszkań przez tysiące ludzi w całej Polsce. Więc sytuacja reprywatyzacji odszkodowań wymaga natychmiastowego rozwiązania. I w mojej ocenie ale rozumiem, że to ma być też zadośćuczynienie dla tych wszystkich, którzy stracili mieszkania przez dziką reprywatyzację. Tak, ale ja bym przede wszystkim jakby zamiast patrzeć tylko w przeszłość, patrzyłam przede wszystkim na rozwiązanie problemu, bo w mojej ocenie jakby będziemy mieli w dalszym ciągu patologiczną sytuację i te patologie jakby będą się nawarstwiały i kolejne niewłaściwe decyzje będą wydawane, a tutaj będziemy mieli tylko ciało, które będzie reagowało na jakby patologię dnia codziennego. Według mnie, no to trzeba byłoby usunąć wpierw przyczynę, a potem zająć się skutkami, więc wpierw ustawa reprywatyzacyjna wypracowana w konsensusie społecznym, bo jasne, że ona będzie się wiązała z bardzo dużymi wydatkami z budżetu państwa, więc trzeba o niej rozmawiać. Trzeba rozmawiać właśnie z różnymi środowiskami, które są zainteresowane tym tematem, organizacjami, stowarzyszeniami, lobbystami, chociażby. I rzeczywiście nowe Wrocław tu powinna być wprowadzanie do opracowanie rozwiązań na przyszłość, które by właśnie umknęły w ten sposób, umknąć sytuacji, która może być bardzo trudna. Ale oczywiście my jesteśmy też na stanowisku, że trzeba wyjaśnić to, co się wydarzyło. Więc co do zasady jesteśmy za komisjami, które komisją sejmową, która by to wyjaśniła. Zresztą prowadziliśmy takie rozmowy, chociażby z przedstawicielami ugrupowania UKIS. One niestety skończyły się fiaskiem, bo zaproponowane rozwiązanie przez ugrupowanie UKIS właśnie ta komisja śledcza zajmowała. No, w naszej ocenie nie miała szans zrealizowania celów, które jej się stawiało. Ona przede wszystkim obejmowała obszar całej Polski, ale także 26 lat. To jakby przy zasobach, jakby możliwościach pojedynczych posłów, którzy mieliby być reprezentantami poszczególnych klubów poselskich tej komisji. No, wydaje się to absolutnie niemożliwe do... Tu mamy to samo, pani poseł. Tak, ale czy nie ma sens na to, żeby to była komisja śledcza, a nawet coś więcej niż komisja śledcza, ponieważ ta komisja weryfikacyjna będzie miała możliwość wydawania wyroków, de facto został pisany. No tak, tylko w dalszym ciągu jakby ta główna para, to co od rządu ja bym oczekiwała jednak rozwiązywania problemów, tak? A nie tylko jakby tworzenia pat na kolejne problemy. A z pisem jest tak, że on te problemy sam tworzył, potem następnie sam rozwiązuje. I w tym momencie rząd powinien stanąć na stanowisku, że rozwiązujemy problem i szukamy winnych, ale mamy tylko jedną nogę. Tak, jakby tylko skupienie się na szukaniu winnych, a w mojej ocenie i bardzo bym naprawdę namawiała tego polityków PiS-u, aby weszli w taką rzetelną rozmowę na temat ustawy reprywatyzacyjnej, bo to jest rozwiązanie wszystkich połączeń i problemów. Ale rzeczywiście komisja weryfikacyjna nie wyklucza rozmów o ustawie reprywatyzacyjnej. Oczywiście pyta się, czy jest skuteczna ustawa reprywatyzacyjna. Znaczy ja szczerze mówiąc nie jestem pewna, czy to nie wyklucza, bo mam wrażenie, że właśnie ta główna para i główna siła pójdzie w walczenie z właśnie jakichś takich pewnie podtworzenie jakichś też politycznej nagonki, no bo z tego co nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, panie redaktorze, proszę mnie poprawić, ale na czele tej komisji reprywatyzacyjnej miałby stać prawomocny minister sprawiedliwości, tak? Jeden z wiceministrów. Albo jeden z wiceministrów, aha, czyli jeden z wiceministrów i jeden z wiceministrów, więc też już widzimy mocne... Tak, zdecydowanie, tylko że nasza szkoda, że to kochanie wychodzi nie prawdy, bo rzeczywiście wiele osób u nas w tym rządzie. Więc ja bym tutaj rzeczywiście obawiała się tego, że ta komisja reprywatyzacyjna może wpłynąć na podróż każdego pasażera, a wkrótce wszystko dłużne rozdawane będą jabłka i jogurty. Tradycyjnie podwózki śniadanie, posadzone jajka, posty, kawa, owoce, ciasto. Przyjrzeć także kompetencjom, czy to nie jest już kolejna z ustaw, które w jakiś sposób wkraczają w niezależność władzy sądowniczej. No właśnie, ja mam z tym problem, bo jeżeli powstaje kolejne ciało, kolejna instytucja, która ma w zasadzie uprawnienia sądownicze, no to jest pytanie o ład prawny tu. Tak, oczywiście, zwłaszcza jak spojrzymy to na to trochę w takiej szerszej perspektywie i zobaczymy, z jakimi ustawami proponowanymi przez pana Zbigniewa Ziobrę mamy do czynienia w ostatnim czasie. No przecież już jakby jasno zapowiedziano, że trzeba ograniczyć kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa, a potem mieliśmy pomysł na to, że
żeby zreformować sam powszechny, przez to, że zlikwidujemy jedną z instancji. Teraz jeszcze poprzednimi obradami Sejmu mieliśmy ustawę, która pozwala panu ministrowi Ziobrze decydować o tym, czy wyrok sądu pierwszej instancji w sprawach karnych się ostanie, czy może jednak się nie ostanie i trzeba sprawę wyrok uchylić, sprawę cofnąć do prokuratury. A teraz jeszcze mamy kolejną ustawę ogłoszoną w tym momencie na stronach Rządowego Centrum Legislacji, która de facto oddaje PiS-owi kontrolę nad finansami sądu. I mamy takie krok po kroku odcinanie kawałków tortu, które nazywa się niezależne sądownictwo i przekazywanie tych kompetencji ministrowi sprawiedliwości. W tej ostatniej ustawie warto zwrócić uwagę na to, że minister sprawiedliwości zyskuje kompetencje odnośnie dyrektorów sądów. Dyrektorzy sądów odpowiadają za administrowanie sądami, odpowiadają za finansowanie, za takie przepływy finansowe w sądach. I pozornie wydaje się to taką drobną zmianą administracyjną, no to tylko chodzi tutaj o administrację, jakieś kwestie finansowe, ale ja z powodzeniem w stanie jestem sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, linia orzecznicza danego sądu, kilka wyroków wydanych przez sędziów przestają się podobać ministrowi sprawiedliwości. No i ma pan, tylko jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i takimi, że tak powiem, instrumentami finansowymi. Myślę, że można spokojnie uprzykrzyć życie sędziom. Dyrektor finansowy odpowiada za, nie odpowiada za ten personel, który, czyli za sędziów jakby, tak? Nie nadzoruje sędziów, tylko nadzoruje pracowników sekretariatu czy asystentów sędziów. Takie kwestie administracyjne, ale wyobrażam sobie, że nawet takim działaniem można bardzo mocno sobie, można bardzo mocno wpłynąć, nie wiem, chociażby na komfort pracy sędziów, ale na szybkość, sprawność orzekania, wydawania wyroków przez sądy. Kolejna rzecz, która budzi moje wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Posłuchajmy informacji Radia Tok FM, po których porozmawiamy jeszcze o Komisji Weryfikacyjnej, ale także o innych projektach ustaw Prawa i Sprawiedliwości, które zmieniają ład prawny. A zdecydowanie w Polsce Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej jest moim państwa gościem. A teraz na poważnie. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens umieszczenia z kolizji. Tworzy się okropny koryt. Policja w połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens tworzy się w połączeniu. Połączenie, poniedziałku do piątku, po 13. Zapraszam. Kogo ja dzisiaj wskazuję? Pracy, mówi Roman Jakim, szef sekcji krajowej przemysłu lotniczego NZZ Solidarność. Kiedy tarczy Mobile robi zmiany, to co? Wejdź z dane na maksa. Dlatego teraz za 25 zł to podpór przenika. Masz bezlimitowy SMS-y rozmów do wszystkich sieci i na stacjonarne. I aż 7 GB internetu. A jak w najwygodniej dołączyć do wersji Mobile i skorzystać z zakładki? Bez wychodzenia z domu. Po prostu zamów standard na naszej stronie, a my wyślemy go do ciebie darmowym kurierem. W ten sposób masz też zimowy rejestracji numeru. Wygodnie, prawda? Jeśli chcesz mieć dobrze bez umowy, sprawdź wyczesane pakiety na Virgin Mobile. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Ulę. Mama podaje obojgu syrop Neosin, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neosin, zwalczaj wirusy, ginie się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco chłosk po obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, tramoczanowa, hiperulek. Czytanie w łóżku. Uwielbiam. Leczę w ulubionym fotelu o każdej porze. Rozdeszczki w wymarzonej kuchni godzinami. Tańczyć tango na nowej podłodze. Bosko. W metropolii jagiellońskiej tak się urządzisz. Meble, podłogi, łóżka, kuchnie, wszystko do domu i mieszkania. A już niedługo super zabawa po zakupach. Meble, łóżka, Jagiellońska 82. Pamiętasz ją? Złam. Chyba zapomniałam jak się nazywa. Nie znam w tym numeru. To co robimy? Nie wiem. Jak ją znaleźć?
a przecież do produkcji będą potrzebni ci lub specjaliści z zakresu produkcji lotniczej. Czyli zwiększenie wpływów podatkowych również liczymy na to, że do miasta także to nastąpi. Również należy zwrócić tutaj uwagę wyraźną na to, że skoro będzie potrzeba fachowców, liczymy na wzmocnienie szkolnictwa zawodowego. Myślę, że te wszystkie elementy składają się na to, że taka decyzja dla Mielca przyniesie same pozytywy. Te nadzieje podziela dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Stanisław Stachowicz, chociaż zaznacza, że powiat mielecki ma i tak najniższą stopę bezrobocia w województwie podkarpackim. Od razu zaczęliśmy działać jako Powiatowy Urząd Pracy. Nasi pośrednicy kontaktowali się z odpowiednimi służbami w polskich zakładach lotniczych i wpłynęła oferta na zatrudnienie 30 monterów płatowca. Sprawdziliśmy od razu w bazie bezrobotnych. Mamy 42 osoby, które ten zawód posiadają, a więc jest z czego wybrać. Natomiast jeżeli by brakowało osób, czyli nie kwalifikowałyby się tam w jakiś sposób do zatrudnienia, to jesteśmy w stanie przeszkolić w bardzo szybkim tempie, bo środki na to mamy, pieniądze są, przeszkolić osoby w tym zawodzie. Natomiast jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, powinna ona być w granicach 8%, a więc najniższa spośród powiatów województwa podkarpackiego. Zarejestrowanych mieliśmy 5300 osób, a więc to też jest najniższa liczba, jaka w ogóle w historii rejestrowanego bezrobocia była uwidoczniona w ewidencjach Urzędu Pracy. Prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki w wywiadzie prasowym udzielonym jeszcze przed wizytą w Mielcu premier Beaty Szydło i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza mówił, że firma jest gotowa prawie natychmiast dostarczyć armii Black Hawki, w tym już przygotowane, uzbrojone. Właśnie taki model czarnego jastrzębia był prezentowany we wrześniu tego roku na salonie lotniczym w Kielcach. A wcześniej, pod koniec lipca, w siedzibie firmy została zaprezentowana nowa wersja Black Hawka. To był trzeci publiczny pokaz po ćwiczeniach Anaconda 2016 oraz międzynarodowych targach lotniczych w angielskim Farnborough. Zarząd firmy podkreślał, że maszyna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku i wielką szansą na eksport dla PZL Mielec. Pytany wówczas przez Polskie Radio Rzeszów o możliwość ewentualnego zainteresowania polskiego rządu tą nową... Żyjemy niepewnym czasu. Codzienne jest coś nowego, nowe zagrożenie na bezpieczeństwo kraju. Co to jest ważne, że jest produkt, kto jest gotowy tu i teraz, że bardzo szybko rząd może kupować coś i mieć tak dobry, znany produkt, sprawdzony produkt, do zapewnić ten ochronny kraj, bo nie wiemy, co to będzie jutro, pojutrze, za miesiąc, bo kraj, zmiany sytuacji jest tak drastyczne. Od kwietnia 2009 roku PZL Mielec wyprodukował 39 helikopterów Black Hawk dla 5 krajów. Na całym świecie lata około 1800 Black Hawków w 27 krajach. Wykonują różnorodne misje, w tym loty bojowe, transport VIP-ów oraz zadania dowódczo-kontrolne. A ja przypomnę, że do Mielca wybrała się Iwona Piętak. A już teraz wracamy do sprawy reprywatyzacji. Do dzisiejszej konferencji prasowej przypomnę, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceszef tego resortu Patryk Jaki zapowiedzieli m.in. powstanie komisji weryfikacyjnej, która miałaby się zająć kwestią reprywatyzacji w Warszawie. Jest z nami pan Piotr Ciszewski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, jak pan odebrał te dzisiejsze zapowiedzi? No, pytam oczywiście głównie o komisję weryfikacyjną. Przypomnijmy, że ta komisja oprócz tego, że mogłaby badać to, w jaki sposób poszczególne grunty, poszczególne parcele trafiały do rąk nowych właścicieli, w jaki sposób były oddawane przez miasto, oprócz tego mogłaby też podejmować decyzję o zwrocie takiej nieruchomości czy też takiej kamienicy do miasta. Jak najbardziej jest to krok w dobrym kierunku. Do tej pory mieliśmy do czynienia z bardzo słabą kontrolą nad procesem reprywatyzacji i bardzo słabą kontrolą nad tym, w czyje ręce trafiały te budynki. W związku z czym to był tak naprawdę proces patologiczny. Ale w tej chwili, od jakiegoś czasu tym tematem zajmuje się po pierwsze ratusz, po drugie 100 postępowań jest prowadzonych przez prokuratury w różnych polskich miastach, bo przypomnę,
przypomnijmy, że te sprawy warszawskie zostały podzielone na trzy części i trafiły do trzech różnych prokuratur. Sprawą zajmuje się również CBA. Teraz zostanie powołana nowa instytucja zajmująca się dokładnie tym samym tematem. Ja myślę, że skala procederu jest tak wielka, że tak naprawdę tutaj powołanie jeszcze kolejnej grupy, która będzie się zajmowała sprawdzeniem tego, nie przeszkodzi, a może wręcz pomóc. Na razie mamy koncepcję po prostu tego działania, natomiast jak będzie wyglądało to w praktyce, to w tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, więc będziemy oceniali też, kiedy będziemy mieli już pierwsze efekty działalności. No i w tym wszystkim oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, bo możemy mówić o kamienicach, możemy mówić o parcelach, ale pozostaje jeszcze kwestia ludzi, którzy na przykład w tych kamienicach mieszkali. Na jakie rozwiązania pan, jako prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, by liczył? Mówi o tych lokatorach, którzy na przykład zostali z tych kamienic wyrzuceni. My wczoraj odbyliśmy takie duże spotkanie lokatorskie, kilkuset osób, organizowane przez główne organizacje lokatorskie działające w Warszawie. I wśród postulatów, które uzgodniliśmy, było między innymi powołanie funduszu odszkodowawczego dla lokatorów pokrzywdzonych przez reprywatyzację, czyli przez te wszystkie osoby, które wpadły w długi, które zostały eksmitowane ze względu właśnie na proces reprywatyzacyjny. Będziemy chcieli zbierać dane dotyczące skali problemu i będziemy chcieli po prostu wystąpić, aby tego typu fundusz został powołany. Kto miałby ten fundusz powołać teraz? Dwa, skąd pochodziłyby pieniądze na działalność tego funduszu? Tutaj jeszcze konkretne rozwiązania będą przygotowywane w miarę jak będą spływały do nas dokumenty i jak będziemy znali rzeczywiście skalę tych roszczeń. No myślę, że tutaj odpowiedzialność na pewno częściowo powinna spoczywać na mieście, które odpowiadało za nadzór nad procesem reprywatyzacji, które nie wywiązało się ze swoich obowiązków. Niestety wiele szkód właśnie zostało już poczynionych i teraz ludzie odpowiedzialni powinni za to szkodę zadośćuczynić. No ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że to nie ludzie odpowiedzialni jak gdyby będą odpowiadać za te szkody i to nie oni będą się składać na ten fundusz. Ten fundusz zapewne będzie trzeba w jakiś sposób zasilać z kasy miasta. Zgadza się, no tutaj będą potrzebne po prostu zmiany w budżecie miasta. No, my zwracamy uwagę, że Warszawa jest najbogatszym miastem w Polsce i pomimo tego, że środki w budżecie, który wynosi 14 miliardów złotych są, to tak naprawdę na politykę mieszkaniową przeznaczano dotąd bardzo mało pieniędzy. Gdyby ta polityka mieszkaniowa była regularnie po prostu rozwijana i traktowana poważnie, no to być może w tej chwili nie byłoby takiego problemu z odszkodowaniami dla ofiar za reprywatyzację. A panie prezesie, czy są jakiekolwiek szacunki, o jakich pieniądzach mówimy, jeżeli chodzi o ten fundusz? W tej chwili trudno mi jeszcze powiedzieć, my zaapelowaliśmy dopiero do ludzi, żeby zgłaszali nam skalę problemu, więc można, zwracając się zarówno do Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, jak i Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, przekazywać informacje o swojej sytuacji. No i będziemy dopiero przygotowywali raport na ten temat. Bardzo panu dziękuję. Pan Piotr Ciszewski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 w magazynie samorządowym Bartek Wasilewski, przegląd portali regionalnych. Dzień dobry i zaczynamy od Morskiego Oka. Na trasie do Morskiego Oka rozpoczęły się pierwsze testy wozu hybrydowego. Fiakrzy i Teszański Park Narodowy testowali wóz konny wspomagany silnikiem elektrycznym. Elektrowóz ma odciążyć konie, które wożą turystów na szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. Jak mówi Łukasz Jańczy, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, już pierwsze przejazdy takim elektrycznym wozem pokazały, że pojazd radzi sobie w górach całkiem dobrze, a dzięki temu odciąża konie. Zdaniem przyrodnika zwierzęta po wyjechaniu na włosienicę, czyli tam, gdzie kończy się trasa, były o wiele mniej zmęczone niż normalnie. Wszystko dlatego, że w czasie drogi włącza się silnik elektryczny, który dodatkowo napędza koła wozu. Co ważne, silnik pracuje niezależnie od tego, czy fiakier tego chce, czy też nie.
jest bowiem automatyczny. Wozy będą testowane jeszcze przez kilka miesięcy, zanim zapadnie ostateczna decyzja, czy zostaną wprowadzone do służby. Więcej na ten temat na stronach internetowych gazetakrakowska.pl. I przenosimy się do Trójmiasta. Inspekcja Transportu Drogowego wyłapuje kierowców Ubera. Znów posypały się wysokie mandaty za nielegalny przewóz osób. Inspektorzy z Gdańskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali dwóch kierowców Ubera, którzy przewozili pasażerów bez licencji transportowej. Każdy z nich otrzymał mandat w wysokości, uwaga, 8000 zł. Jak przebiegała kontrola, inspektorzy pytali wysiadających z samochodu pasażerów, czy właśnie jechali z kierowcą Ubera. Mimo że ci to potwierdzili, to jeden z kierowców próbował jeszcze przekonywać, że wiózł znajomych, a kurs odbył się bez opłat. Inspektorów to jednak nie przekonało. Jeden z kierowców także nie posiadał zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie posiadał kwalifikacji stanu zdrowia. Tu dodatkowy mandat w wysokości 2000 zł. O czym więcej można przeczytać na portalu trójmiasto.pl. Informacje dnia w skrócie. Jest 12.30. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy dotyczącej problemów w zakresie reprywatyzacji w Warszawie. W serwisie powiemy o projekcie noweli ustawy o podatku handlowym, którym zajmie się dziś rząd, a także o wizycie ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w Korei Południowej. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy w sprawie rozwiązania problemów związanych z nadużyciami w zakresie reprywatyzacji w Warszawie. Przedstawił go minister Zbigniew Ziobro. Projekt powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości i zmierza do powołania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne podejmowane dla stołecznego miasta Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Ta komisja będzie miała daleko idące uprawnienia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński dodał, że projekt będzie rozwiązywał problemy powstałe w wyniku reprywatyzacji, ale rozwiązania te nie będą dotyczyły odpowiedzialności karnej. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się przepisami zawieszającymi podatek handlowy. Przygotowany projekt nowelizacji ustawy zakłada, że pobór daniny ma być wstrzymany do końca przyszłego roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że zawieszenie poboru podatku to efekt działań Komisji Europejskiej, która zakwestionowała jego formę. Do czasu zakończenia jego analizy przez komisję naturalne jest oczywiście to, że po pierwsze podatek został zawieszony, po drugie rząd pracuje nad inną wersją tego podatku. Z drugiej strony czasu na opracowanie jakiegoś nowego projektu i jeszcze dodatkowo znowu akceptację komisji jest bardzo niewiele, a zatem nie jest dziwne to, że rząd decyduje się na przesunięcie, wprowadzenie podatku w życie dopiero w 2018 roku. Monika Kurtek dodała, że wstrzymanie poboru daniny nie zrujnuje przyszłorocznego budżetu. W przyszłorocznym budżecie zostały zapisane dochody z tytułu tego podatku w wysokości 1 200 000 000 zł. No i w tym momencie ta kwota w budżecie się nie znajdzie, aczkolwiek z drugiej strony też trzeba podkreślić to, że nie jest to w skali całego budżetu kwota bardzo duża, więc na pewno budżet bez tego podatku sobie poradzi. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki poinformował, że trwają prace nad nową formą podatku. Chcemy to zrobić tak, żeby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że znowu Komisja Europejska uzna coś za niezgodne z unijnym prawem, powiedział. Posiedzenie rządu powinno rozpocząć się za około pół godziny. Nie ma zielonego światła dla podpisania przez europejskich liderów umowy handlowej z Kanadą. Ministrowie do spraw handlu 28 unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu nie porozumieli się w tej sprawie. Ma ona zostać rozstrzygnięta na rozpoczynającym się pojutrze dwudniowym szczycie w Brukseli. Głównym powodem przełożenia decyzji jest sprzeciw Walonii, francuskojęzycznego regionu Belgii. Otrzymała ona najnowszą wersję deklaracji, która ma doprecyzować zapisy umowy handlowej i rozwiać obawy, ale jeszcze nie przedstawiła swojej oceny. Belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło nadzieję, że do końca tygodnia wszystkie wątpliwości zostaną rozwiązane. Wstępnie zaplanowano, że porozumienie handlowe między Unią a Kanadą ma być podpisane za nieco ponad tydzień, 27 października. Spotkanie z premierem, urzędnikami rządowymi oraz z przedstawicielami biznesu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozpoczął wizytę w Korei Południowej. Jej celem jest zacieśnianie współpracy między państwami. Jak mówił szef MSZ, rozmowy dotyczą wielu dziedzin.
Korea może być dla nas partnerem w wielu dziedzinach, takich jak przemysł zbrojeniowy, jak gospodarka innowacyjna. Możemy tam sprzedawać naszą żywność, ale jak Państwo być może wiedzą, to jest ważny partner współpracy kulturalnej, ponieważ wielu Koreańczyków to laureaci naszych konkursów chopinowskich. Witold Waszczykowski brał udział w pierwszym inauguracyjnym rejsie polskich linii lotniczych LOTE z Warszawy do Seulu. Podkreślił, że uruchomienie regularnych połączeń powinno pomóc we współpracy państw. Mamy więc nadzieję, że nie tylko biznes i politycy będą korzystali z tego połączenia, ale również turyści koreańscy będą mogli wreszcie zobaczyć ojczyznę Chopina bezpośrednio korzystając z tego połączenia. To drugie uruchomione w tym roku azjatyckie połączenie PLL-LOT. W styczniu przewoźnik uruchomił regularne rejsy do Tokio. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże, okresami deszcz, temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do około 10 w centrum i do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 13 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w południe, Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, Mariusz Borkowski, znawca Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, przepraszam, chciałem powiedzieć z rozpędu, dobry wieczór. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Rozmawiać będziemy oczywiście o rozpoczętej w nocy w poniedziałek bardzo długo oczekiwanej ofensywie sił irackich, ale nie tylko irackich, na Mosul, czyli jak to się mówi, ostatni bastion dżihadystów państwa islamskiego w Iraku. Rozpoczęło się to bardzo dziwnie tak naprawdę, bo rozpoczęło się od zrzucenia ulotek mówiących o tym, że atak nastąpi. To pokazuje chyba, jak bardzo skomplikowana sytuacja jest w tym mieście, w rejonie Mosulu, no bo nikt nie zdradza ulotkami swoich planów, że oto zaatakujemy. No to nie jest niespodzianka, bo o tym, że nastąpi atak na Mosul, to już od w czwartym kwartale się to się mówiło praktycznie od lipca. O co chodzi? Teraz nie znamy dokładnej liczby mieszkańców Mosulu. Niegdyś mieszkało tam 2 miliony ludzi. Teraz się mówi, że ludność może być od miliona do 1,5 miliona cywilów. Czyli chodziło o ostrzeżenie. Milion uchodźców. Co najmniej, co najmniej. I teraz problem polega na czym, że ci ludzie, czy oni staną się żywymi tarczami, bo w mieście oblicza się, że bojowników kalifatu jest od 5 do 9 tysięcy. Może być trochę więcej. Ale tak jak w przypadku Faludży, która była odbijana na wiosnę, w pewnym momencie walk ci cywile, kobiety, dzieci, starcy stają się żywymi tarczami. Po to, żeby uderzenie osłabić, atak osłabić, no to wysuwa się na przed bojowników, wysuwa się zresztą praktyka znana z II wojny światowej, w czym pan jest ekspertem. To nie są stare, to są bardzo stare metody i przypuszcza się, że ten wybieg, nazwijmy, zostanie użyty również w Mosulu. Co to znaczy? To znaczy, że ofiary będą liczone w tysiącach, a może nawet i więcej. Nie można użyć do tego lotnictwa. Lotnictwo obecnie bierze aktywny udział w tak zwanych precyzyjnych bombardowaniach. Chodzi o wyeliminowanie ludzi z kierownictwa kalifatu. No ale jak tak nastąpi naprawdę atakować atak, można na przedpolu. To bardzo trudno. Prawda? Do walki również skierowano są artylerzyści francuscy z artylerią dużego kalibru, dalekiego zasięgu, którzy mają bombardować wysunięte pozycje kalifatu. No ale również kiedy dojdzie do zwarcia między atakującymi a obrońcami, jeszcze w środku ludność cywilna, no ta artyleria się na wiele nie pomoże. Czyli walki w mieście będą toczone w podobny sposób jak w Aleppo. A ja bym proponował, żebyśmy, bo oczywiście ludzie są najważniejsi, to jest bez wątpienia. Mówimy o tych potencjalnych uchodźcach, o tym, że czeka ich być może straszny los, dlatego te ulotki, żeby ich ostrzec, żeby byli przygotowani. No i żeby wiedzieli, że nie jest to operacja skierowana uciec, jeśli to jest możliwe. No więc właśnie. Ale z drugiej strony to jest miasto historyczne, tysiące lat. Tam przed zajęciem tego miasta przez państwo islamskie było mnóstwo zabytków. Nie wiemy, jak jest teraz. Wiadomo, że państwo islamskie sprzedaje, handluje tymi zabytkami w zamian za broń, z mafią, po całym świecie one się zapewne będą odnajdywać zabytki wywiezione, między innymi z Mosulu. Ale
Sądzi pan, że to też utrudni koalicji zdobywanie tego miasta? No bo nie można go zrównać z ziemią ostrzałem artyleryjskim. To byłaby zbrodnia. No i przede wszystkim chodzi o ludność cywilną. Zacznijmy od tego i skończmy, bo to się dzieje w Aleppo, to się dzieje na przykład w Sanie, gdzie się bombarduje szpital w Jemenie, bombarduje się szpitale, kondukty żałobne i tak dalej. No kwestia rzeczywiście tak zwanych strat kolateralnych, jak to się nazywa. Czyli ludność cywilna ginie najczęściej i najliczniej. Pamiętajmy, że istnieją dwa scenariusze, które były wypróbowane. Pierwszy scenariusz to jest, że miasto będzie bronione do upadłego, w cudzysłowie Stalingrad w Iraku. To oznacza ogromne zniszczenia, ogromne ofiary i sądzę, że z punktu widzenia propagandowego rząd iracki i Amerykanie, którzy są jego doradcami armii, nie bardzo by chcieli, żeby takie było rozwiązanie. Zresztą mówi się o tym, że walki o Mosul mogą potrwać od kilku tygodni, nawet do końca roku. No to Amerykanie mówią wprost. Tak, to jest długo. Natomiast istnieje rozwiązanie tak zwane Faludża. To znaczy co? Pierwsze 2-3 tygodnie bardzo krwawych walk, duże straty wśród ludności cywilnej, a potem i potem wynegocjowane porozumienie i wierchuszka i średnie kadry kalifatu wyjeżdżają zabezpieczonym korytarzem pod nosem armii irackiej, która nie reaguje, wynegocjowane porozumienie po to, żeby mówiło się zmniejszyć ofiary cywilne. Taki wariant też jest możliwy. Natomiast problem, i tu jest paradoks, nie polega na tym, czy na pewno to zostanie zdobyty, ale jak zostanie zdobyty Mosul, tylko co nastąpi potem. Pamiętajmy, że ta cała koalicja, bardzo eufemistycznie mówiąc, jest niesłychanie podzielona, niesłychanie ma sprzeczne interesy i dopiero zdobycie Mosulu może oznaczać kolejny etap walk bardzo krwawej wojny domowej. No więc właśnie, przejdźmy na chwilę do tej koalicji, bo wspominał pan o Aleppo i ja myślę, że to jest doskonały przykład tego, jak tak zwana koalicja nie powinna funkcjonować. Tam mocarstwa załatwiają swoje interesy. Rosjanie prowadzą jedną grę, Turcy drugą. Siły koalicyjne z Amerykanami próbują jeszcze czegoś innego osiągnąć, jakieś inne cele sobie stawiają. To wszystko powoduje oskarżenia o zbrodnie wojenne, chyba słuszne, stawiane Rosjanom. To wszystko jest bardzo skomplikowane tam, a tutaj może być jeszcze bardziej chyba skomplikowane. Na razie zostało wynegocjowane pod naciskiem Amerykanów, że siły kurdyjskie, które są bardzo liczne i bardzo aktywny udział brały w Iraku, no również i w Syrii, tylko że inne formacje kurdyjskie, zresztą siły kurdyjskie w Iraku, ciekawostka, są szkolone przez 2000 kontyngent turecki. I teraz te siły, wynegocjowano z nimi, że nie wkroczą do miasta, tylko pierwsze, honorowa runda, wczoraj pierwsze strzały i pierwsze pojedynki na przestrzeni 10 kilometrów. Siły oblegające, jeśli tak można powiedzieć, są w odległości 30 kilometrów od Mosulu. Wczoraj rano ruszyli Kurdowie, co pierwsi, honorowa runda, to zostało wynegocjowane. Również przez pierwsze 10 kilometrów, pierwsze zaczepki, po czym mają, a tego jeszcze nikt nie sprawdził dokładnie, zatrzymać się i potem to, co zapowiedział premier i prezydent Iraku, że tam wejdą tylko siły rządowe, na początku 9 dywizja pancerna i policja. I problem polega na czym? Siły te zostały wyszkolone przez Amerykanów i uzbrojone. Pamiętamy, że w 2014 roku doszło do rozsypki, panicznej ucieczki, porzucenia nowoczesnej broni, która dostała się w ręce kalifatu wówczas. Teraz twierdzi się, że ta armia została zmodernizowana, morale wzrosło, lepiej jest wyszkolona. Ta armia częściowo jest w rękach szyitów, pamiętajmy. Mosul, miasto sunnitów, miasto Turkmenów, miasto Kurdów, miasto Arabów sunnickich. Czyli grozi wojna religijna. Tak. I teraz armia, która relatywnie jest jakoś tam w ryzach trzymana, ale ma oficerów szyickich. Policja, która ma wraz z nimi wejść, jest w rękach generalnie szyitów. I to, co się działo w Faludży, szyici wchodzący masakrowali wyzwalanych sunnitów, no było fatalnym przykładem. Teraz jeszcze w tej koalicji, o której mówimy, są milicje Haszd al-Szaabi, no na polski przekładając, to jest pospolite ruszenie. To pospolite ruszenie składa się z około 30-40 milicji szyickich, bardzo brutalnych, trudno nad tym wyszkolonych i częściowo dowodzonych nie tyle przez oficerów irackich, co przez oficerów irańskich, która to Iran bardzo aktywnie wspiera szyitów w Iraku.
I teraz ci pałają rządzą odwetu, no i mordowania wszystkich, kto nie jest szyitami. Do tego jeszcze mamy czekające w okolicy siły tureckie, które według władz w Bagdadzie stacjonują tam nielegalnie. Turcy twierdzą, że legalnie, bo jest porozumienie z 2014 roku i że Bagdad wezwał ich na pomoc. A o ile się nie mylę, to prezydent Erdoğan mówił nawet, że nawet jeżeli stronie irackiej to się nie podoba, to oni tam zostaną. Nie tylko, że zostaną, ale co więcej, Erdoğan wystąpił z bardzo gwałtownym w poniedziałek przemówieniem i gwałtownym atakiem przeciwko Irakowi, który powiedział, że ten premier Iraku, przepraszam za wyrażenie, jest pentakiem, który mu nie dorasta, nie jest w ogóle do niego partnerem politycznym do rozmów i ostrzegł go w sposób absolutnie brutalny przed wywiadzie telewizyjnym, ale nadanym na cały świat, że jeśli dojdzie po zdobyciu Mosulu do jakichkolwiek prób czystek etnicznych, deportowania sunnitów, wkraczania, no, zmiany status quo miasta sprzed wyzwolenia, no, jak nie dojdzie, no to wówczas dojdzie do krwawej wojny, wręcz to powiedział, krwawej wojny religijnej, do krwawej wojny domowej, do krwawej wojny w regionie, która będzie nieobliczalna i dopiero wtedy będzie problem z tym wszystkim. Czyli mamy przed sobą, pierwsza rzecz, samo zdobycie Mosulu nie jest problemem. Problemem jest polityczny i militarny, co stanie się potem. Ale tak naprawdę, panie redaktorze, to ja mam takie wrażenie, że im więcej o tym mówimy, tym bardziej mi to wrażenie narasta, że tak naprawdę wcale nie chodzi o państwo islamskie. Państwo islamskie, dżihadyści są gdzieś w tle, ale tak naprawdę chodzi o już dzielenie tego tortu na przyszłość, na swoje własne wpływy. No, zemściło się to wszystko, co się działo po upadku Imperium Osmańskiego, czyli po pierwszej wojnie światowej. Te tereny przedtem były pod dominacją turecką. Imperium Ottomańskie upadło, tereny się wyzwoliły, ale kraje zachodnie wchodząc na te tereny zaczęły stosować metodę mapa, ołówek i linijka, ekierka, granice wyznaczane właściwie arbitralnie jak figura geometryczna w poprzek więzów trybalnych, zwyczajowych, przez kiemu. Teraz te twory tak naprawdę od roku 1920 są sztucznym tworem, tak samo jak podział między Libanem a Syrią, który do tej pory się odbija, że jest sztucznym tworem, tak samo podział między Syrią a Irakiem i innymi terenami. Następuje odżycie tych interesów. Z jednej strony Iran, który rości sobie właśnie chęć odgrywania roli mocarstwa regionalnego. Arabia Saudyjska, która w tych czasach po pierwszej wojnie światowej była tylko właśnie skrzynią piachu, nic więcej, i różnymi plemionami krążącymi po tej pustyni. Teraz ma ochotę bycia mocarstwem numer jeden na Bliskim Wschodzie. Erdoğan, który doszedł do władzy pod hasłami silni nacjonalistyczni, że chce odbudować Imperium Osmańskie. Do tego dochodzą jeszcze bardzo gwałtowne i zadawnione jeszcze od wielu wieków animozy między szyitami a sunnitami. Do tego dochodzą oni myśleli, że Bogiem siebie nazywa. Po pierwszej wojnie światowej, że powstanie państwo kurdyjskie, okazuje się, teren został podzielony arbitralnie. Biblię czytać, nie opracowania biblijne, tylko samą Biblię czytać. I te kraje wspierały paradoksalnie Kurdów, tak? Tylko z sąsiedniego kraju. A ja bym do tego jeszcze dorzucił Rosję Władimira Putina, która chce odzyskać wpływy. Robi to w Syrii. Wydaje się, że teraz tam rozdaje karty. No, Zachód jest... skoro nie nakłada, nie może się Unia Europejska zdecydować, czy nałożyć te sankcje za to, co się dzieje w Syrii, czy nie nakładać. No to niemiecka prasa napisała, że to, kto protestuje przeciwko tym sankcjom, daje Rosji wolną rękę w Syrii. Sięgają dalej, myślą o bazie wojskowej w Egipcie. Sądzi pan, że oni mogą bardzo namieszać? No w Syrii to właściwie już tak, mają. No, Putin chce odzyskać swoje wpływy na rosyjskie, na dawniej, czyli Związku Sowieckiego, wpływy sprzed upadku. No tak. Z drugiej strony Amerykanie, o których się mówi, że klucze do pokoju na Bliskim Wschodzie leżą w Waszyngtonie, tylko one gdzieś są bardzo, nie tylko, że zardzewiałe, ale gdzieś tak ukryte i Amerykanie nie mogą, natomiast wszyscy na nich naciskają, ponieważ mają dobre stosunki, czy mieli do tej pory. Z jednej strony z członkiem NATO, Turcją, i wpływy amerykańskie w Turcji były, teraz zaczęły maleć. Wpływy amerykańskie w Arabii Saudyjskiej, które okazały się nie takie pełne, ponieważ no bo Barack Obama właściwie niewiele zrobił, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Nie tylko Barack Obama. Amerykanie wierzyli w to, że są siłą sprawczą. Okazało się, że ewolucja na Bliskim Wschodzie była taka,
i błędy również amerykańskie. Pamiętajmy to, co się stało po ataku na Irak. Brenner to, co zrobił. Demontaż armii irackiej i aparatu basistowskiego był taki, że ci ludzie zostali wepchnięci w objęcia na początku Al-Kaidy, a potem kalifaty. Zniszczyć siłę przeciwnika jest bardzo łatwo, ale potem ale trzeba nie mieć ma odbudowy. Pomysł. I niestety ani w Waszyngtonie, ani w Moskwie, jeśli już o tym mówimy, a już tym bardziej w Europie, nie ma żadnego pomysłu politycznego, nawet już taktycznego, a strategicznego w ogóle, jaki ma być ten Bliski Wschód, czy mamy jakąkolwiek zachętę, bo eksport demokracji z krajów zachodnich na Bliski Wschód jest kompletnie chybiony. Nie pasuje zupełnie do tego i o tym nikt nie wiedział do tej pory. Czy udawał, że nie wie. No bo demokrację można chyba zaszczepić jedynie społeczeństwom, ludziom, którzy przeszli kiedyś przez oświecenie, prawda? Przez no nie taką tylko, epokę. Oni mieli swoje oświecenie, ale mentalnościowo i religijnie to zupełnie nie pasuje. Nie są tej grze mocarstw, które się obudziły nagle w nowoczesnej technice wojskowej, z nowoczesnymi środkami przekazu, z ogromnymi pieniędzmi jak Arabia Saudyjska. Iran aspiruje do odbicia tej swojej roli dzięki ropie naftowej. Krótko mówiąc, żyjemy w XXI wieku z narzędziami XXI wieku, ale bez pomysłu, jak te narzędzie budować. Ja bym takiego użył porównania. Jesteśmy jak murarz niedoświadczony, któremu zwieziono na budowę wszystkie te cegły, zaprawę i ma postawić mur, tylko nie wie, jak to się robi. I właśnie to jesteśmy na Bliskim Wschodzie. Chcemy uspokojenia, chcemy jakieś rozgrywki, chcemy podzielić wpływy, bo też jest szalenie ważne, kto będzie miał jakie wpływy, natomiast kompletnie nie wiemy, jak do tego się zabrać i nikt nie ma żadnego pomysłu, a co więcej, im bardziej nie mamy pomysłu, tym nasze możliwości stają się mniejsze. A w takim razie wiemy, co zrobić i w jaki sposób to zrobić z kalifatem? Można to załatwić tak jak w przypadku Al-Kaidy? Nie, bo kalifat jest czymś zupełnie innym niż Al-Kaida. Al-Kaida była organizacją terrorystyczną, wzorującą się na organizacjach terrorystycznych z Europy XX wieku. Był to twór centralizowany na początku, z głową, którą można było obciąć, rozbić te struktury i one się troszeczkę rozchodziły. Były jak korporacja stworzone. Natomiast kalifat jest pomysłem państwa. Państwa skrajnie autokratycznego, bazującego na religii strasznie wypaczonej, bo to nie, nawet szejkowie i mówią, że to nie tak. To nie jest tak. Ci, którzy są głęboko, mają głęboką wiedzę o islamie, mówią, to jest islam kompletnie wypaczony, to nawet już nie jest islam. Ale struktura państwowa tego kalifatu została bardzo dobrze przemyślana i dopasowana do XXI wieku. Ten kalifat, nawet jeśli zostanie zniszczony fizycznie, a do tego jeszcze daleka droga, zostanie kalifat wirtualny. Co to oznacza? On w internecie i w innych formach będzie się odradzał. Będzie to eksport terroryzmu, zupełnie inaczej zorganizowanego terroryzmu, z którym my na razie nie umiemy walczyć, terroryzmu i państwa, które może odrodzić się na przykład w państwie, które już nie jest państwem upadłym, Libii. Może w pasie Sahelu się odrzucić. No tak, bo to się wszystko wpisuje w tę rewolucję, której byliśmy świadkami, która przeszła przez państwo arabskie, arabską wiosnę, która To nie zupełnie zostawiła... jest tą rewolucją, dlatego że rewolucja no została sztucznie, to nie była prawdziwa rewolucja, no ona została wywołana przez Bractwo Islamskie. I właściwie potem mamy w wielu krajach bezwzględny chaos. Bezwzględny chaos. Zapadła się struktura wataszków autokratycznych typu Saddama Husajna, trochę Asada, Kaddafiego, ale którzy trzymali za twarz i wiedzieli, że z Zachodem opłaca się trochę szantażować go, trochę wziąć pieniędzy, ale gdzieś forum coś, dialogu. Coś za coś. Między innymi uniemożliwiali napływ uchodźców z Azji i z Afryki do Europy. Między innymi Kaddafi trzymał. Potem się okazało, że po upadku tych reżimów, tak jak na przykład w Egipcie, okazało się, że przejmują to fundamentaliści i trzeba gwałtownie wesprzeć wojskowych, którzy są również autokratycznym reżimem, nie różniącym się nic od Hosniego Mubaraka. Czyli krótko mówiąc, myśmy chcieli obalić, nie tylko my, bo również bracia muzułmańscy, skrajny odłam bardzo radykalny islamu, chcieli obalić dotychczasowe stosunki, oni po to, żeby przejąć władzę, my licząc na to, że te państwa się zdemokratyzują i staną się naszą kopią. To było niemożliwe. I teraz nie ma pomysłu, co dalej z tym wszystkim zrobić, bo te struktury wewnętrzne, mentalność chęci i punkt widzenia ludności, która ostatecznym jest celem działań, jest zupełnie odmienny od tego, co poszczególni protagoniści tych konfliktów chcą. A gra na wpływy oznacza, że ta szachownica będzie coraz brutalniej, coraz gwałtowniej potrząsana i dzielona. To
się chyba wpisuje w ogóle w ten współczesny świat, który tak troszkę nam, no nie jest już tak przewidywalny. To wszystko trochę tak pulsuje, stało się chyba po prostu mniej bezpiecznie. Były prognozy amerykańskich instytutów do spraw Bliskiego Wschodu, które składają się głównie z Arabów, polityków arabskich, ale nie tylko polityków, naukowców arabskich pracujących w Stanach, którzy mówili, pamiętam to jak dzisiaj w Foreign Affairs miesięczniku się okazało, że wiek XXI będzie wiekiem lokalnych, będzie się toczyła trzecia wojna światowa, ale na szczeblu lokalnym i będą to właśnie plemienne, właśnie religijne, właśnie absorbujące ogromne obszary, ale nie dojdzie do konfliktu tego atomowego, będą to jakby wojny lokalne, tworzące jakby taką rozproszoną wojnę ogólnoświatową. Ale i ten świat się zupełnie zmienia, bo przecież teraz dla Stanów Zjednoczonych, które odgrywały tę rolę, jak to złośliwie mówiono, policjanta, to już nie Rosja, która oni uważają jest tylko mocarstwem regionalnym, ale Chiny ze swoim potężnym przemysłem zbrojeniowym są chyba najbardziej niebezpiecznym rywalem. To wszystko się zmieniło, cała geopolityka. Tylko, że nie ma tej równowagi strachu, która zapewniała pokój na granicy niebezpieczeństwa. Światem demokratycznym i komunizmem. Tak, tak, bo obie strony szachowały się, że jak coś będzie, to obie strony nawzajem się mogą zniszczyć. No nikt nie chciał zniszczyć swojego imperium. W związku z tym ta równowaga strachu powodowała, że pokój wymuszony przy pomocy głowic atomowych jakoś trwał. I był wkalkulowany w mentalności polityków zarówno tych wielkich mocarstw, jak i tych mniejszych państwowek. Wpisywały się w tą logikę wzajemnego szachowania się i szantażowania albo uciekania pod parasol protektora. Obecnie nikt takiej roli nie odgrywa. Świat się, mimo tych potęg, jak pan mówi, Pekinu, Moskwy, która zaczyna odbudowywać swoją potęgę, czy amerykańskiej, nie ma już tej równowagi strachu. Każdy toczy swoją tą wojnę często per procura. To, co się dzieje na przykład w Jemenie, że Arabia Saudyjska walczy tam z Iranem, ale nie ma wojsk ani jednych, ani drugich tam na miejscu, ale konflikt jest niemniej krwawy. Zresztą to samo się dzieje w Syrii, Bogiem a prawdą. Czyli nie ma tego straszaka, możemy toczyć bardzo krwawe konflikty, bo nikt już nie jest w stanie ich ani kontrolować, ani wygasić, a są korzystne po to, żeby nie doszło do większego konfliktu. A jednym z tych punkcików, który przez najbliższe wiele tygodni, a może i miesięcy będzie przyciągał naszą uwagę, jest właśnie Mosul. Tak. Mariusz Borkowski wprowadzał nas w ten bardzo skomplikowany świat Bliskiego Wschodu i tego, co się tam dzieje, państwa islamskiego. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. No a my będziemy oczywiście wracać do wszelkich informacji, które, jak sądzę, w ciągu najbliższych godzin, dni, tygodni będą bardzo obficie napływać z rejonu tego pola bitwy w Mosulu. Przynajmniej do nowego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. A cerówko, to co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Tna moczanowa, hiperurykemia, aflofarm. W Lidlu mamy tak szeroki wybór pieczywa, że z pewnością znajdziesz swoje ulubione. A już teraz w Lidlu gorąca okazja. Wszystkie pyszne, chrupiące bułki kupisz aż do 40% taniej. Na przykład niezwykle delikatna, wyborna bułka wiejska z wyśmienitą, chrupiącą skórką. Kosztuje tylko 49 groszy za sztukę. Tylko 49 groszy. Więc zapraszamy do Lidla po pyszne bułki aż do 40% taniej. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca.
Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Dobra. Swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Oś dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Zajady? ActiSoft szybko łagodzi podrażnienie. Regeneruje tęgnięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoft. ActiSoft. Problem zajadów. Znika bez śladów. Zachęcamy do stołu reklamy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? W każdą środę, tuż po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Autopromocja. Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Będzie komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ustawy w tej sprawie powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Komisja weryfikacyjna będzie mogła przesłuchać każdego, ale także będzie miała prawo nakładania milionowych rekompensat.